O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższe światłem rozjaśni naszą myśl, w sercu nam miłość świętą plej i wątłą słabość naszych ciał okrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pierwszy dzień roku kalendarzowego, a jednocześnie ostatni w oktawie Narodzenia Pańskiego. Kościół dedykuje Maryi, która od IV wieku czci jako świętą Bożą Rodzicielkę. Nie sposób zrozumieć kultu Maryi w oderwaniu go od osoby Syna Bożego. Opiewany dzisiaj najstarszy maryjny dogmat podkreśla prawdę o wcieleniu odwiecznego Słowa, które stało się człowiekiem, biorąc ciało z ubogiej dziewicy z Nazaretu. Przez Maryję chcemy wypraszać Boże błogosławieństwo w symbolicznie wyznaczonym na dzisiaj kolejnym etapie naszej życiowej pielgrzymki. Dzisiejsza modlitwa niech będzie jednocześnie błaganiem Pana Boga o pokój na świecie, zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak i w naszych rodzinach i innych środowiskach, w których żyjemy. Dzisiaj także jest pierwszy piątek miesiąca. Przytulamy się do Najświętszego Serca Jezusowego, aby wynagradzać Mu za wszelkie zło, błędy, które ludzie podejmują każdego dnia. We mszy świętej, miłosierdziu Bożemu, polecam zmarłą Annę Antosiewicz. Na początku tej mszy świętej wzbudźmy akt żalu i prośmy o Boże przebaczenie. Panie, który przyjmując postać człowieka stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Chryste, który jesteś władcą nieba i ziemi, narodzonym z dziewicy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś księciem pokoju i ojcem wieczności, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Marii Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiedzcie im, niech Cię błogosławi Pan i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będę wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Błogosławi, niech się go boją wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze.
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto Słowo Pańskie. Witam wszystkich parafian i gości w nowym roku 2016 w naszej świątyni, w domu naszego Ojca, naszego Pana, Zbawiciela i domu Jego Matki Maryi. Zapewne wielu z nas czekało do północy, aby powitać nowy rok. Jedni pożegnali go balem sylwestrowym, dla chorych była to jeszcze jedna noc cierpienia, dla innych noc samotności, jeszcze dla innych noc modlitwy, dziękczynienia Bogu, moc błagania Boga, aby ten nowy rok był lepszy. Tej nocy składano sobie serdeczne życzenia pomyślności i dobrego zdrowia. Wśród radosnego nastroju przychodziły nam także pytania, jaki będzie ten nadchodzący rok. Nie umiemy dzisiaj do końca powiedzieć, jaki on będzie. Jakie wydarzenia spotkają nas w codziennym życiu? Przecież musimy przeżyć 365 dni. Czy przeżyjemy? Może i inne są wyroki Pańskie. Ale na pewno, co zaplanowano, to będzie rok wyjątkowy. Będziemy z dniem dzisiejszym przeżywać rocznicę Chrztu Polski, 1050. To jest na pewno. Będziemy przygotowywać się, bo już przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przyjedzie, jak Pan Bóg pozwoli, Ojciec Święty Franciszek, przyjedzie młodzież z całego świata, młodzież polska. Będą wspólne modlitwy, rozważania Słowa Bożego, pogłębiania wiary i świadectwo tej wiary. Przeżywamy od 8 grudnia rok miłosierdzia. To już jest pewne. A jakie wydarzenia w świecie, w polityce, w społeczności polskiej, w gospodarce? Co się zmieni na lepsze? Tego nie jesteśmy pewni. Dlatego właśnie takie tematy, pytania często nurtują w naszych głowach. Jedna z odpowiedzi, jakiś przez te 365 dni,
może być taka. Mieć czas dla Boga i mieć czas dla człowieka. To jedna z ważnych spraw, jakie należy dzisiaj przypomnieć. Spojrzenie ku przyszłości, aby ten nowy 2016 rok uczynić lepszym. Szukanie recepty, aby się tak stało. I drugie bardzo ważne wydarzenie na dzisiejszy dzień, dzisiejszy temat dnia, to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. A więc skierowanie naszych myśli na ważną rolę Maryi, jej macierzyństwa, jej matkowania dla Jezusa Chrystusa i dla każdego z nas. Trzecim takim tematem jest temat Serca Bożego i Roku Miłosierdzia. Drodzy bracia i siostry, trzeba nam w tym nowym roku mieć czas dla Boga. Jako duszpasterz tej wspólnoty, zatroskany o zbawienie swoich parafian, mogę powiedzieć, może podpowiedzieć, dać receptę, może wskazówki na ten nowy rok. Proszę każdego i każdą z was, zarówno starszych, młodzież i dzieci tu zgromadzone, miejcie czas dla Boga w tym nowym roku. Pewnie wielkich nowości tutaj nie powiem, ale po prostu przypomnę to, co najważniejsze. Mieć czas dla Boga to znaczy mieć czas na praktykowanie modlitwy, tej liturgicznej, wspólnotowej i tej prywatnej, indywidualnej. To praktykowanie sakramentów świętych nie od świąt, ale każdego dnia. I to czynienie dobrych uczynków. Nie bo muszę coś za to dostać, ale bezinteresowną miłością. Na pierwszym miejscu ma się rozumieć miejsce to, chodzi o udział w niedzielnej świątecznej Eucharystii, ale też w Eucharystii każdego dnia. W przepięknej książce Czym jest dla mnie msza święta są wzruszające wypowiedzi różnych ludzi. Dla przykładu wypowiedź znanego matematyka Józefa Łukasiewicza. Pisze on tak. Na początku mojej drogi do Boga msza święta była przede wszystkim niedzielnym obowiązkiem. W dosłownym znaczeniu tego słowa, bo w szkole ojców jezuitów w Wilnie sprawdzano obecność na niedzielnej mszy świętej. Dzisiaj nie trzeba mnie kontrolować. Nawet dzień powszedni bez uczestnictwa w Eucharystii jest dla mnie dniem niepełnym, zmarnowaniem szansy, lekceważeniem Bożego wezwania, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Jakże nie usłuchać tego zaproszenia, tym bardziej, że łaska, którą niesie wraz z sobą ciało Pańskie, jest wyraźnie odczuwalna i tak bardzo potrzebna na każdy dzień. Jest także oczywiste, że uczestnictwo we mszy świętej bez przystąpienia do stołu Pańskiego jest bolesnym dysonansem. Bogu dzięki za nowe przepisy kościelne, które ułatwiają pełne uczestnictwo we mszy świętej. Tak pięknie niektórzy widzą udział w modlitwie liturgicznej i ofiarowanie czasu dla Boga. A trzeba dodać jeszcze czas ofiarowany Bogu na modlitwie osobistej, tej porannej i tej wieczornej. Mówiąc tak globalnie, po ludzku o pacierzu oraz o rozmowie z Bogiem w ciągu dnia, choćby w tak zwanych aktach szczelistych, praktykowanych często przez katolików. W systematycznej spowiedzi, ofiarowanym każdego dnia drugiemu człowiekowi sercu. Dziś, drodzy, patrzymy na mijający rok i jak zauważysz, kiedy popatrzysz na ten mijający rok, że nie byłeś w porządku przed Bogiem, to zrób sobie postanowienie na ten rok, że poświęcisz Mu swój czas, że będziesz na każdej niedzielnej świątecznej Eucharystii, jak Ci czas pozwoli, obowiązki na codziennej mszy świętej. Że znajdziesz czas na spowiedź, nie tylko tą wielkanocną i kolejne Boże Narodzenie, ale w tym roku miłosierdzia systematycznie będziesz oczyszczał swoje serce, by karmić się ciałem Pańskim. Że będziesz się modlił każdego dnia, że będziesz się starał okazywać więcej serca drugiemu człowiekowi. Z tego przecież kiedyś będziemy sądzeni. Trzeba nam, jak Maryja, zachować wszystkie te sprawy
i rozważać je w swoim sercu. Tu chodzi o nasze zbawienie, bo tylko Maryja jest dla nas niedoścignionym wzorem, jak zachowywać Słowo Boże w swoim sercu, jak być blisko Boga. Ona pierwsza uczennica Chrystusa. Ona napełniona Duchem Świętym. Ona prowadzi nas do swojego Syna. Uczyńcie wszystko, co mówi wam mój Syn. Drodzy, to kieruje nasze myśli ku drugiej tak ważnej sprawie dnia dzisiejszego, Bożego Macierzyństwa Maryi. Kiedyś przeczytałem taką piękną opowieść napisaną przez Ermę Bombek, która opowiada, jak to dobry Bóg stwarzał matkę. Posłuchajmy. Dobry Bóg zdecydował, że stworzy matkę. Męczył się z tym już od 6 dni, kiedy pojawił się przed nim anioł i zapytał: To na nią tracisz tak dużo czasu? Tak? Bóg rzekł: owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? Posłuchaj. Ona musi nadawać się do mycia i prania, lecz nie może być z plastiku. Powinna składać się ze 180 części, z których każda musi być wymienna. Żywić się kawą i resztkami jedzenia z poprzedniego dnia. Umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko, od bolejącej, skaleczonej nogi, aż po złamane serce. No i musi mieć do pracy 6 par rąk. Anioł z niedowierzaniem począsnął głowę: 6 par? Tak, ale cała trudność nie polega na rękach, że dobry Bóg. Najbardziej skomplikowane są 3 pary oczu, które musi posiadać mama. Tak dużo? Bóg przytaknął. 1 para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać dzieci, co tam wyprawiacie. 2 para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze 1 para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi czy córce, który wpadł w tarapaty: rozumiem tą i kocham cię. Panie, rzekł anioł, odpocznij, jutro to też jest dzień. Nie mogę, odparł Bóg, a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na 6 osób z 0,5 kg mielonego mięsa oraz jest w stanie utrzymać pod prysznicem 9-letniego chłopca. Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie, a potem westchnął. Jest zbyt delikatna, ale za to jaka odporna, rzekł z zapałem Bóg. Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama. Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki i przesunął palcem po jego policzku. Tutaj coś przecieka, stwierdził. Nic tutaj nie przecieka, uciął krótko Bóg. To łza. A do czego to służy? Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę. Jesteś genialny, zawołał anioł. Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę. W zamyśleniu westchnął Bóg. Drodzy, kto z nas nie odnajduje w tym opowiadaniu swej mamy? Już kiedyś tu mówiłem, że każdy z nas ma 2 mamy. Tę, która zrodziła Syna Bożego i tę, która dała nam życie tutaj na ziemi. I dzisiaj tę uroczystość trzeba nam okazać wdzięczność tym naszym matkom. Najpierw Maryi, że powiedziała tak, a potem naszym drogim mamom, że też zgodziły się na przyjęcie daru życia każdego z nas. Niech ta opowieść zostanie nam w naszym umyśle, abyśmy wracając do tej myśli zobaczyli to zadanie macierzyństwa, które podjęła Maryja. I 3. element dzisiejszego Słowa Bożego to rok miłosierdzia. 1. piątek miesiąca to czas, w którym wielu z nas podchodzi do serca Bożego, by wynagradzać Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy swoje i całego świata. Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok miłosierdzia. Tak się w kalendarzu poskładało, że nowy rok rozpoczynamy
pierwszym piątkiem miesiąca. Jest to czas, kiedy my mamy podejść do serca Bożego. Kiedy mamy w sercu Bożym zobaczyć siebie, kochającego Boga i kochającego drugiego człowieka. Czy potrafimy w tym roku miłosierdzia taką miłością żyć do Boga i do drugiego człowieka? Rok miłosierdzia będzie trwał do 20 listopada. Mamy okazję, aby w tym czasie jak najowocniej wypraszać miłosierdzie Boże dla siebie, dla swoich najbliższych i dla całego świata. Aby przepraszać Boga za to zło, które jest naszym także udziałem. Na koniec chciałbym życzyć Wam w nowym roku najlepsze życzenia złożyć, takie pobożne, które słyszeliśmy przed chwilą w Księdze Liczb w pierwszym czytaniu. Niech każdą z Was i każdego z Was błogosławi Pan i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami. Niech Was obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Maryjne fiat otworzyło drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach ludzkich, wzywając stawieństwa tej, która jest wzorem współpracy z darem powołania, prośmy z pokorą. Módlmy się za Kościół Święty, aby pozostał w pełni wierny Jezusowemu nauczaniu i z nadzieją wkraczał w nowy czas. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, o zaprzestanie wszelkich konfliktów zbrojnych, by dar przyniesiony przez nowonarodzone dziecię zagościł w każdym ludzkim sercu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swojej służbie społeczeństwu zauważyli na nadrzędną wartość i zważali na nią i jego godność. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, by w swoim cierpieniu nie tracili nadziei i wiary w miłość Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za zmarłą Annę, także za tym, którzy w ubiegłym roku odeszli od nas, naszych bliskich krewnych, przyjaciół i parafian, aby mogli dostąpić pełni zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę i nasze rodziny, abyśmy każdy dzień nowego roku oddali Chrystusowi i z Nim przeżywali nasz czas. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj próśb, które dzisiaj do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy zawsze kochali Ciebie nade wszystko, a bliźnich dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, święta dziewico.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Naprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, który Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus
wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, w
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Witajże, Boże, dana, perło droga z nieba, gdy świat cały upragniony, a niebieskiego chleba w ciele ludzkiego jest skryty. Narodzenia
módlmy się. Boże, w uroczystość Najświętszej Marii Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przypomnę tylko, że dzisiaj jeszcze jest msza święta o godzinie 15. Jutro pierwsza sobota miesiąca, msza święta o godzinie 17. Pierwsza niedziela, 3 styczeń, zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8. Składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu z okazji pierwszego piątku miesiąca. O zbawcza hostio godna ci, co lud do niebios wiedziesz bram. Przeżywając pierwszy dzień Nowego Roku, dzień modlitwy o pokój na świecie, módlmy się o ten pokój na naszym świecie, aby zaprzestano walk, aby zaprzestano niszczyć życie ludzkie. Módlmy się o pokój naszej Ojczyźnie, o zgodę, poszanowanie godności człowieka. Módlmy się o pokój naszej małej Ojczyźnie, naszych rodzinach, a nade wszystko w nas samych. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynio Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa domie Bożej bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa dobroci miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa króluj zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym jest cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, z lżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włóczniom przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy.
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje, króluje na wieki wieków. O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twojemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zmiłuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Matce Najświętszej polecajmy każdy dzień naszego życia, prosząc o jej opiekę, jej obecność w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i całym świecie, jako Królową Świata i Królową Pokoju. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta. Boże, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebom naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synami swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas. Mario, Królowo Świata, Mario, Królowo Pokoju. Przed tak wielkim sakramentem podajmy czysty brat. Niech przed Bogiem się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.